Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z serii Mierzymy. Będziemy mierzyć ubrania ze strony internetowej sklepu Wasyl. Jeżeli chodzi o ten sklep, to opinie są podzielone. Wiele osób ma opinie pozytywne, ale są też tacy, którzy mają opinie negatywne. Ja osobiście powiem Wam szczerze, że jest mi ciężko powiedzieć, czy jest to sklep fajny, czy niefajny, dlatego że zamówiłam 5 rzeczy, ja już te rzeczy mierzyłam i trzy rzeczy są świetne, natomiast 2 rzeczy są piękne, bardzo ładnie leżą, natomiast mają bardzo złe wykonanie, także no nie wiem, bo jestem tak naprawdę zadowolona, no ale nie do końca. Jeżeli chodzi o przesyłkę, to paczka do mnie szła bardzo szybko, bo zamówiłam te ubrania w czwartek wieczorem, a w poniedziałek rano były już u mnie, także tutaj na nic nie mogę narzekać, wszystko było ok. 4 rzeczy przyszły do mnie zapakowane w jednej folijce, 1 rzecz była zapakowana w jednej folijce, także 2 folijki na 5 ubrań, ok. Fajnie, bo nie było tak, że każda rzecz była z osobna pakowana w osobną folijkę, także nie było tutaj dużo tego plastiku, to jest plus. Co mnie tylko zdziwiło, to to, że jak te ubrania do mnie przyszły, jak je wyjęłam z opakowania, to one nie miały żadnych metek, żadnych zabezpieczeń, także ktoś po prostu może sobie tą bluzkę czy sukienkę założyć i bez problemu odesłać, bo nie ma żadnego zabezpieczenia, także rozmiary ubrań na tej stronie są 2. Macie rozmiar XSS i rozmiar ML. Ja zamówiłam rozmiar XSS, mój rozmiar to jest XS i tutaj ta rozmiarówka dla mnie jest idealna, wszystko dobrze leży, wszystko jest dobrze dopasowane. Jeżeli chodzi o rozmiar, to też tutaj nie narzekam, wszystko naprawdę bardzo dobrze się układa i jest jak na mnie szyte, także jestem zadowolona. Moje wymiary oczywiście macie w opisie pod filmikiem i tak samo linki do wszystkich ubrań, które Wam dzisiaj pokażę, też znajdziecie w opisie pod filmikiem. Ubrania sobie posegregowałam od tych najfajniejszych do tych najgorszych, także zacznę od tego, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona, bo kupiłam tą sukienkę z myślą o walentynkach i leży na mnie idealnie i jest to właśnie taka sukienka, uważam, idealna na walentynki. Wygląda ona tak. Oczywiście zaraz tutaj pokażę Wam się przebitki, jak to wygląda na mnie, na ciele. Ja ją zamówiłam w kolorze różowym, natomiast są dostępne jeszcze inne kolory. Bardzo dużo jest kolorów. Na pewno jest czerwony, czarny, brązowy, taki nude, zielony, niebieski, coś takiego. Kolorów tej sukienki jest bardzo dużo. Ma ona ogromne tutaj bufiaste rękawy, bardzo mi się to podoba. I oczywiście tutaj z przodu ma marszczenia. Możecie tą sukienkę też regulować na długość tutaj, więc może być troszkę dłuższa, troszkę krótsza. Na końcu jest zakończona właśnie w taki sposób i to jest 100% bawełna, chyba 100% bawełna. Jeszcze Wam powiem, czy to jest elastan. Chwilkę. A, jest elastan. Więc jest 95% bawełny i 5% elastanu, także materiał też super, bo ja już Wam też wspominałam we wcześniejszych filmikach, że bardzo zwracam uwagę na skład, żeby te materiały były naturalne, były dobre dla naszego ciała. Cena też nie jest wysoka, nie jest wygórowana, bo ta sukienka kosztowała 79,99, także 80 zł za taką sukienkę uważam, że jest ok. Druga sukienka, z której jestem bardzo zadowolona, również jak z pierwszej, jest czarna, ale jest dostępna też w innej kolorystyce. I ma tutaj bardzo mocne rozcięcie z przodu. I teraz Wam powiem, że tutaj naprawdę nie ma się o co martwić, bo ten materiał jest tak uszyty, też się to martwiłam, że może coś bokiem, wiecie, bokiem po prostu ten materiał tak się ułoży, że będzie coś widać, ale nie. On naprawdę bardzo fajnie przylega do ciała i bez stanika nic nie wychodzi, nic nie widać, także fajnie. Ja jeszcze sobie zrobię dla podwójnego bezpieczeństwa po prostu takie nakładki nałożę lub przykleję je po prostu taką tasiemką dwustronną, którą przyklejamy do ciała i do sukienki i wtedy ten materiał, napiję się może moich suplementów, będzie mi się lepiej mówiło, bo jak tak się gada i gada, gada, w końcu się sucho w gardle robi, także będziecie mieli podwójne po prostu zabezpieczenie, jak ten kawałek tego materiału przyklejcie sobie
do ciała. Ja tak często robię i to mi się zawsze sprawdza. Sukieneczka jest prościutka. Myślałam, że będzie na mnie za krótka, jak ją zamawiałam, ale nie jest. Także jest to miniówka, ale takiej odpowiedniej długości. Ja mam 1,78 cm wzrostu, więc zawsze ciężko było mi znaleźć miniówkę, która nie będzie tak, wiecie, zaraz za tyłek, tylko jeszcze trochę tych centymetrów będzie miała, także jest ok. Jeszcze duży plus dla mnie jest taki, że rękawki są obcisłe, one naprawdę bardzo mocno tutaj mnie opinają, a wiele sukienek, które mierzyłam w rozmiarze XS, niestety były na mnie tutaj bardzo luźne. Ja mam bardzo szczupłe ręce w tym miejscu, tutaj całe, nie tylko w tym miejscu, całe mam takie szczupłe, więc powiem Wam szczerze, że ciężko było mi znaleźć coś tak fajnie, wiecie, mocno mnie opinało i ładnie leżało. I często tak po prostu, wiecie, to wszystko było takie luźne, to naprawdę nie fajnie wyglądało. Także tutaj ta sukienka naprawdę dobrze leży i czuję się, jakby była szyta na mnie. Jestem naprawdę z niej bardzo zadowolona. Teraz Wam pokażę bluzeczkę, która też jest wykonana z bawełny. Wszystkie rzeczy, które Wam pokazuję w tym filmiku, są wykonane z bawełny, także materiał jak najbardziej na plus tutaj przy wszystkich rzeczach. I wygląda ona tak. Niby z przodu prosta, zwykła czarna, natomiast z tyłu ma całe gołe plecy i mamy tutaj sznureczki do wiązania. Bardzo ładnie to wygląda na plecach, natomiast tutaj musi być, źle zaczęłam zdanie, tutaj nie może być stanika. Tutaj nie może być stanika, bo niestety to wszystko psuje, chyba że ewentualnie czarny stanik jeszcze wchodzi w grę i jeszcze to dobrze wygląda. Jak widzicie, ta bluzeczka jest troszkę taka dłuższa za biodra, także ja będę ją sobie wkładała do spodni lub do spódniczki i to bardzo ładnie wygląda. Też jest elastan, też ta bluzeczka jest bardzo rozciągliwa, jest naprawdę wygodna, ja te rzeczy już mierzyłam, więc miałam je troszkę na sobie i mogę Wam powiedzieć, że naprawdę są wygodne, są fajne. Teraz przejdziemy sobie do tych niefajnych rzeczy. Mam tutaj bluzkę, która jest świetna, tylko i wyłącznie to wykonanie jest złe i jest mi tak szkoda, bo ta bluzka leży idealnie, jest przepiękna, naprawdę bardzo ładnie układa się na ciele i bardzo się cieszyłam, że ją kupiłam i dopiero po zbliżeniu się do lustra zobaczyłam, w lustrze właściwie, bo ja tak szybko zaczęłam mierzyć te rzeczy z radości, że nawet nie przyjrzałam się od razu tym szyciom i zobaczcie, tutaj jest coś takiego, jakby miało się zaraz porwać. Na pewno bym sobie tą bluzkę zostawiła, bo ten kolor jest przepiękny i naprawdę krój bardzo dobrze się układa. Często przy bluzkach, w których materiał gdzieś na plecach jest wycięty czy na rękawie, one nie do końca dobrze się układają, a tutaj wszystko naprawdę bardzo fajnie leżało, bardzo fajnie się układało i czułam się w tej bluzce naprawdę bardzo komfortowo, jak ją założyłam. Natomiast tylko i wyłącznie minusem jest to szycie i to jeszcze w innych miejscach tam, gdzieniegdzie wygląda to tak, jakby miało się zaraz popruć i tylko i wyłącznie z tego względu muszę tą bluzkę zwrócić, także te dwie rzeczy zwracam, tą bluzkę i zaraz kolejną rzecz, którą Wam pokażę. I ostatnia już rzecz, z której jestem niezadowolona, to jest to sukienka, która jest bardzo podobna do tej bluzki czarnej, którą Wam pokazywałam, która ma wiązanie z tyłu, tylko że tutaj wiązanie jest nie na plecach, a na szyi i właśnie tutaj jest ten sam problem, co przy poprzedniej bluzce, jaką Wam pokazywałam. Jest tutaj też takie szycie, które wygląda, jakby zaraz miało się po prostu popruć. Tak to wygląda, zobaczcie. O. Więc to mi się nie podoba. I to jest powód, dla którego muszę też tą sukienkę zwrócić. I tutaj też w innych miejscach, tak samo jak w tamtej bluzce, są te szycie takie niedopracowane. Gdyby nie te szycia, to sukienka byłaby idealna i byłaby to rzecz, którą na pewno bym sobie zostawiła. No ale niestety zostawić jej nie mogę, no bo on po prostu zaraz się popruje. Więc podsumowując, jestem zadowolona, bo trzy rzeczy... Jej, ciągle cztery pokazuję, jak mówię o trójce. Trzy rzeczy na pięć są ok, są dobrej jakości, bardzo mi się podobają, więc jestem zadowolona. I czy jeszcze zamówię sobie z tego sklepu? Myślę, że tak. Najpierw trochę te rzeczy ponoszę, popiorę, zobaczę, jak one się zachowują. Jeżeli nic się z nimi nie będzie działo i będą dobrze wyglądać, tak jak wyglądają teraz,
to myślę, że zobaczycie u mnie na kanale jeszcze nie jeden haul z tego sklepu, dlatego że te ubrania są naprawdę w moim stylu. Tam jest dużo rzeczy, które mi się podobają. Kolorystyka, mają naprawdę przepiękne sukienki i bluzki w kolorze nude, w kolorze beżowym, takim brązowym, więc tam wszystko naprawdę jest w moim stylu, bardzo mi się podoba. Ceny są też ok, one nie są jakieś wygórowane, więc myślę, tak jak mówię, jeżeli wszystko będzie z nimi ok, to jeszcze nieraz myślę, że nagram właśnie haul z tego sklepu. Ja już będę się z Wami żegnać, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Buziaki, pa pa!